Gry wideo to świetny sposób na zrelaksowanie się i spędzenie miłowolnego czasu. Partyjka w Fortnite'a czy w LoL'a jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła. Niektórzy ludzie jednak tak bardzo wkręcają się w różne produkcje, że zaczyna to wyglądać po prostu dziwnie. I nie chodzi o to, że ktoś zarwał nockę nad jakąś grą. Chodzi o naprawdę ekstremalne sytuacje. Ludzie potrafią wiele poświęcić dla swojej pasji. Dziś przedstawimy Wam osoby, które przeniosły gaming na zupełnie inny poziom. Zapraszam do oglądania. Pokemonowy maniak. Pamiętacie może, co się działo, kiedy w połowie 2016 roku do sklepu z aplikacjami na smartfony trafiła gra Pokemon Go? Była ona bardzo popularna i szturmem podbiła świat w zaledwie kilka miesięcy. Na każdym kroku można było spotkać ludzi, którzy się w nią zagrywali. Czy to na spacerze z psem na ulicy, czy to na przechadzce po parku. I nie trzeba było być jakimś hardkorowym graczem, aby móc się z nią dobrze bawić. Wystarczyło, że kojarzyło się kreskówkę lub inne gry z Pokemonami. Szał na Pokemon Go był na tyle duży, że niektórzy ludzie nosili ze sobą powerbanki, aby mogli łapać stworki przez dodatkowe kilka godzin. Niektórzy naprawdę zagorzali gracze, korzystali nawet z dwóch telefonów jednocześnie, aby złapać więcej Pokemonów w tym samym czasie. Jeżeli korzystanie z dwóch telefonów jednocześnie i łapanie nimi Pokemonów uważacie za dziwne, to Chen San Yuan przeszedł chyba sam siebie. Pochodzący z Tajwanu mężczyzna został okrzyknięty pseudonimem Pokedziadek. Wszystko przez absurdalnie sprytne i wyjątkowe podejście do jego gry, które przykuło uwagę wielu fanów Pokemonów na całym świecie. Wielu graczy było zafascynowanych jego poświęceniem i taktyką. Mężczyzna zaczął swoją Poke-przygodę od 11 telefonów przymocowanych do swojego roweru. Następnie zdecydował, że sposób ten nie jest wystarczająco wydajny, więc postanowił go podrasować. Zrezygnował z roweru i zbudował uprząż, do której mógł podłączyć 12 smartfonów i powerbanków w tym samym momencie. Ale to nie koniec. Aktualnie korzysta on z metody, która pozwala mu na łapanie stworków na 21 telefonach jednocześnie. I choć może to wyglądać jak lekka przesada, to sposób ten jest niesamowicie skuteczny i zyskał uznanie tysięcy poketrenerów na całym świecie. Konsolowa miłość. Użytkownik o niku Sal9000 nigdy nie ujawnił swojego prawdziwego imienia. Pochodzi on z Tokio i można śmiało powiedzieć, że ten mężczyzna po prostu kocha swoją konsolę Nintendo 3DS. Uwielbiał ją tak mocno, że postanowił się z nią ożenić. Wszystko z powodu pewnej gry o nazwie Love Plus, w której to opiekujemy się postacią obdarzoną sztuczną inteligencją o imieniu Nana Anagasaki. Sal zabierał swoją wirtualną miłość wszędzie, gdzie mógł. Para chodziła na randki, a Sal robił sobie ze swoją wybranką zdjęcia podczas wspólnych zakupów czy na romantycznych spacerach. Zdecydowanie przeniósł rozgrywkę na zupełnie inny poziom. Tetris na budynku. Tetris to gra legenda i choć ma już swoje lata, to nadal nie wyszła z mody. Cały czas wychodzą kolejne odsłony Tetrisa na różne platformy. Obecnie można grać w niego w zasadzie na dowolnym urządzeniu, od smartfonów i klasycznych automatów po wszystkie nowoczesne konsole. W Instytucie Technologii w Massachusetts pewna grupa studentów zdecydowała się zaimplementować klasyczną grę zręcznościową na boczną ścianę gigantycznego budynku. Blok miał proste rzędy i kolumny okien, do których studenci mieli dostęp. Zaprogramowali oświetlenie w każdym oknie tak, aby stworzyć największą nieoficjalną część Tetrisa w historii. Udało im się, choć co dziwne, podczas prezentacji okazało się, że sterowanie takim dużym Tetrisem jest na tyle trudne, że nie potrafili ułożyć ani jednej linii klocków. Podobny eksperyment odbywa się co jakiś czas w naszym polskim Wrocławiu pod nazwą Projekt Piwo i wygląda naprawdę niesamowicie. Pokój streamera. Z pewnością kojarzycie streamera ukrywającego się pod pseudonimem Ninja. Jest to najpopularniejsza osoba, która zajmuje się transmitowaniem gier na żywo. Ninja swoją karierę rozpoczął od streamowania gry Halo, a ostatnio zajmuje się Fortnite'em. Jest bez wątpienia jedną z głównych twarzy branży e-sportu i zarabia na graniu miliony dolarów. Jego majątek wycenia się obecnie na około 17 milionów dolarów. Ninja, choć zarabia ogromne pieniądze na graniu, to niewątpliwie, jak sam przyznał, trochę przesadza z gamingiem. Transmituje gry około 10 do 12 godzin dziennie. Najciekawsze z tego wszystkiego jest jednak jego biuro, czyli pokój gracza. Wypełniony jest drogimi i nowoczesnymi sprzętami.
Stanowisko Ninja składa się z 3 monitorów i komputera do gier, wyposażonego w najlepsze podzespoły, jakie istnieją. Jego wartość przekracza $5000. Dodatkowo posiada on komputer, którym streamuje, wart prawie tyle sam. Jakby tego było mało, firma Red Bull całkowicie odnowiła jego pracownię. Pokój Ninja posiada wymienne oświetlenie LCD, zdecydowanie zbyt wiele gigantycznych telewizorów, stałe instalacje kamer o wysokiej rozdzielczości do streamowania, a nawet przesuwne szufladki z miskami dla swojego psa. Jednym słowem, najlepsze stanowisko gamingowe dla największego streamera na świecie. Gracz setnego poziomu. Pewien gracz World of Warcraft, znany jako Watola, przeniósł swoją rozgrywkę na, można by powiedzieć, zupełnie inny poziom. Zdobył on swoją postacią w grze setny poziom. I choć wydaje się to dużym osiągnięciem, to tak naprawdę nie jest to takie trudne do zrobienia. Zajmie to sporo czasu i będzie wymagało poświęceń, ale wielu graczom udaje się to uzyskać. Watola jednak jest wyjątkowy, ponieważ wylewelował na setny poziom nie jedną czy dwie postacie, ale aż 100. Na swoich 2 kontach posiada łącznie 100 postaci o setnym levelu. Zajęło mu to około 7000 godzin, czyli około 2,5 roku codziennego grania po 8 godzin. To się nazywa poświęcenie. Fanatyczny kolekcjoner. Ten mężczyzna z Colorado poświęcił swoje życie dla gier wideo. I nie chodzi o to, że gra w różne tytuły dniami i nocami. Nie jest nawet jakimś zapalonym graczem ani streamerem jak Ninja. Brett Martin jest kolekcjonerem i to naprawdę dobrym. Posiada on ogromną kolekcję gadżetów. Wszystko, co dotyczy artykułów związanych z grami wideo, można w jakiś sposób powiązać z Martinem. Jego pasja do zbierania rzeczy z gier zaczęła się w 1989 roku, kiedy rodzice Martina dali mu małą figurkę Mario. Od tego czasu jego szaleństwo zakupów postępowało. Aktualnie w swojej kolekcji ma ponad 8000 różnych drogich i kolekcjonerskich przedmiotów. W 2012 roku został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa za posiadanie największej kolekcji gadżetów z gier wideo na świecie. Do dzisiaj dumnie utrzymuje ten tytuł. Istnieje jednak szansa, że może się to zmienić, ponieważ jego żona nie ma cierpliwości do jego pasji i coraz bardziej przeszkadza jej to, że ich dom wygląda jak sklep z zabawkami. Szalony grind. Kojarzycie grę o nazwie Kingdom Hearts? To produkcja, w której uniwersum Final Fantasy łączy się z postaciami Disneya. Pewien gracz posługujący się pseudonimem Aroneus Gaming postanowił poeksperymentować w tej grze. Wszystko wskazuje na to, że dla tego mężczyzny przechodzenie gier w standardowy sposób stało się zbyt nudne i zrobił dość niezwykłą rzecz. Wylewelował swoją postać aż do poziomu 100, nie opuszczając nawet pierwszej mapy. W rzeczywistości jest to wiele trudniejsze, niż jakby normalnie przechodził grę. Osiągnięcie maksymalnego poziomu zajęło mu około 210 godzin. To o wiele dłużej, niż jakby zdobywał poziomy w klasyczny sposób. Po co on to w ogóle zrobił? Trudno powiedzieć. Maraton tańca. Kolejną osobą, która trochę przesadziła z pewną grą, jest Kari Swidecki. Pochodząca z Bakersfield w Kalifornii dziewczyna ustanowiła rekord świata w najdłuższym maratonie grania wszechczasów. Ale nie chodzi o to, że siedziała przy biurku i grała w jakiś tytuł. Grała ona w grę Just Dance 4, która polega na tym, że tańczy się przed kamerą. Z niesamowitą liczbą 138 godzin Kari bez ustanku tańczyła. Przez prawie 6 dni z rzędu kontynuowała swój taneczny maraton, tym samym podbijając rekord wszechczasów. To jednak nie wszystko. Dziewczyna ma także 10 innych rekordów świata, między innymi w maratonie. Jedno jest pewne. Kondycji tej dziewczynie nie brakuje. PewDiePie. PewDiePie to najpopularniejszy YouTuber na świecie, który zdobył ponad 100 milionów subskrybentów dzięki streamowaniu i materiałom z gier. Najbardziej szalony w tym wszystkim jest jego super drogi pokój gracza, który jest jednocześnie jego pracownią. Posiada on całą masę różnego sprzętu do grania, jak i nagrywania filmów. Kamery do nagrywania i streamowania warte kilka tysięcy, sam mikrofon, który kosztuje okrągłe $1000, profesjonalną mechaniczną klawiaturę do gier, bajecznie drogie monitory, a to zaledwie wierzchołek góry lodowej. PewDiePie nie oszczędza na sprzęcie i jak widać po liczbie jego subskrypcji i niewyobrażalnej oglądalności, raczej opłaca mu się inwestować w jakość swoich materiałów. Na tym kończymy ten odcinek. Która z tych osób według Was trochę przesadziła z grami? Czy zdarzyło się Wam kiedyś zarwać nockę lub robić jakąś szaloną rzecz z powodu gier? W
co aktualnie gracie. Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!